Good evening, everybody. Dobry wieczór. I want to thank, first of all, the bishop for allowing me to come over this place again. Przede wszystkim chcę podziękować pastorowi za to, że pozwolił mi przyjechać tutaj po raz kolejny. And I want to thank Pastor Alfred to arrange the meetings this place again. I dziękuję także pastorowi Alfredowi za to, że zorganizował to spotkanie po raz kolejny. And I want to thank all the churches for your prayers and support for the ministry in India. Dziękuję także wam i całemu kościołowi za wasze modlitwy i za wsparcie, jakie okazujecie służbie i kościołowi w Indiach. By the grace of God, we planted more than 60 churches in India. Dzięki Bożej łasce i przez Bożą łaskę założyliśmy w Indiach ponad 60 zborów. Your prayer, your support and your financial gift was very much useful in the great ministry in India. Wasze modlitwy, wasze wsparcie finansowe były dla nas bardzo użyteczne dla służby w Indiach. As I am coming from India, you know very well. Jak wiecie, przyjechałem tutaj z Indii, pochodzę z Indii. The city I am coming from, it is called Madras. Madras. Pochodzę z miasta, które nazywa się Madras. There are 12 million people in the city. 12 million. 12 million. W mieście tym mieszka 12 milionów ludzi. And there are more than 1.20 billion people in India now. W Indiach jest już 1,200 mln ludzi mieszkających, mieszkańców. Different language, different culture, everything is different. Posługują się innym językiem, jest to zupełnie inna kultura, wszystko tam jest inne. So I was born in a Hindu family. Urodziłem się w rodzinie. I don't know anything about Jesus until I was 17 years old. I do ukończenia 17 roku życia nie słyszałem nic i nie wiedziałem nic o Jezusie. I never seen the Bible all my life. Nigdy nie widziałem Biblii. I never touched the Bible in my life. Nawet nie dotknąłem Biblii przez swoje w swoim życiu. I don't know anything about Jesus until I was 17 years old. I do 17 roku życia nie wiedziałem nic o Jezusie. I came to know Jesus when I was 17 years old. Poznałem Jezusa mając 17 lat. Through one of my Hindu friend I came to know about Jesus. Przez przyjaciela doszedłem do poznania Jezusa. In the beginning I used to argue with him. Na początku kłóciłem się z nim. Because in India we have more than 33 billion gods in India. Bo w Indiach mamy ponad 33 miliardy bogów. So more god than the people. Więc jest więcej bogów niż ludzi. So my friend always used to tell about Jesus. Mój przyjaciel mówił mi o Jezusie. Why Jesus came to this world? Mówił o tym, dlaczego Jezus przyszedł na ten świat. Why he has to die for the people? Dlaczego umarł za ludzi? He said so many things about Jesus. Mówił mi tak wiele różnych rzeczy o Jezusie. But I did not hear anything. Ale do mnie nic nie docierało, ja nic nie słyszałem. I was running away from God. Uciekałem od Boga. Even though I was a Hindu, mimo że byłem Hindusem, I don't have any bad habits in my life. Miałem wiele złych nawyków w swoim życiu. I never smoked. Nie miałem zbyt wielu nawyków. Nie paliłem nigdy. I never touched alcoholic. Nigdy nie dotykałem alkoholu. I don't have any bad habits. Nie miałem żadnych złych nawyków. So it is very hard for me to accept myself as a sinner. Więc trudno mi było przyjąć ten fakt, że jestem grzesznikiem. In the year 1970, w 1970 roku my friend took me to a prayer meeting. Mój przyjaciel zabrał mnie na spotkanie modlitewne. It was a Friday evening. Było to w piątek wieczór. There were only four people, they were praying together. Były tam tylko cztery osoby, które modliły się razem. It's not a big church, it's a small house. To nie był duży kościół, to był mały dom. There was no electricity. Nie było w ogóle elektryczności tam. There were only four people, they were praying together, the ladies. Były tam tylko cztery osoby, które się modliły, cztery kobiety. And my friend, he took me to the prayer meeting. Mój przyjaciel zabrał mnie na to spotkanie modlitewne. The prayer meeting started at about 7 o'clock. To spotkanie zaczęło się około 7. The first time I am in a Christian prayer meeting. Jest to mój pierwszy raz, kiedy znajduję się na spotkaniu modlitewnym chrześcijańskim. The first time I was seeing people praying in a different language. Po raz pierwszy słyszałem ludzi modlących się w innym języku. They are singing and praying in a different language. They are doing so many things.
modlą się, śpiewają w obcym dla mnie języku i robią wiele różnych rzeczy. From the beginning till end, I never closed my eyes. Od początku do końca ani na chwilę nie zamknąłem swoich oczu. I was opening my eyes, I was looking what they are doing. Miałem oczy szeroko otwarte i rozglądałem się, co oni robią. It was 7 o'clock, 8 o'clock, 9 o'clock, the prayer never ends. Była siódma, potem zrobiła się ósma, dziewiąta, a modlitwa się nie kończyła. I want to come out from that place. Chciałem już wyjść stamtąd. The problem is, I have no money to go back to my home because he paid the money to took that. Ale problem był w tym, że nie miałem za co wrócić do domu, bo mój przyjaciel pokrył mój koszt podróży tam. So I was waiting for him to open his eyes, but he never opened his eyes. He was closing and he was praying. Czekałem tylko, aż otworzy swoje oczy, ale on ciągle miał oczy zamknięte i ciągle się modlił. I tried to come out many times, but I was staying there. I don't know why I stayed there. Parę razy próbowałem stamtąd wyjść, ale sam nie wiem, dlaczego ciągle tam pozostawałem. Suddenly I heard a voice of Aż nagle usłyszałem głos. Read Proverbs 28:13. Przeczytaj z przypowieści 28, rozdział 28, and 13. Werset 13. I don't know what is meant by proverb. Ja nawet nie wiedziałem, co to są przypowieści. I don't know what it, where it recorded in the proverb. I don't know anything about proverb. Nic o tym nie wiedziałem, nie słyszałem nawet o tej księdze wcześniej. I looked around. Rozejrzałem się. Nobody was there. Nobody was there. Nikogo tam, nikogo nie było. No male is there, but I heard a voice. Nikogo nie było przy mnie, ale słyszałem ten głos. Again I heard the voice. Read Proverbs 28:13. Po raz kolejny usłyszałem ten głos. Przeczytaj z przypowieści 28:13. But I know something somewhere in the Bible. Wiedziałem, skądś wiedziałem, że jest to jakiś coś zapisanego w Biblii. But I don't know where is Proverb. I don't know where it is. Ale nie wiedziałem, gdzie nawet są te, gdzie jest ta księga przypowieści w Biblii. My friend was holding the Bible. Mój przyjaciel miał w ręku Biblię. I quietly took the Bible without knowing. Without disturbing, I just quietly took the Bible. Cicho zabrałem mu tą Biblię, nie chciałem mu przeszkadzać. And there was no light, so with a great difficulty I found the index. Nie było światła, więc z wielkim trudem, ale odszukałem spis treści. And I found the page. I znalazłem numer strony. And I started to read that word. I started to read that word. I zacząłem czytać to, co było tam napisane. That word says. I tam było napisane. He that covereth sin shall not be prospered. Że ten, który żyje w grzechu, nie będzie mu się powodziło. He that confess and forsaking, he will find mercy in the sight of the Lord. It is there. Ale ten, który go odrzuci, znajdzie łaskę. Kto je wyznaje i porzuca, dostępuje miłosierdzia. So that when I read that word, kiedy przeczytałem ten werset, I was shocked. Byłem zszokowany. Because I used to tell, I'm not a sinner. Bo mówiłem wielokrotnie, że ja nie jestem grzesznikiem. I don't accept myself as a sinner. Nie uznaję siebie za grzesznika. I was strong in the religion. I was strong in the Hindu religion. Mocno byłem zakorzeniony w hinduskiej religii. I used to tell, I born as a Hindu, I will live as a Hindu, I will die as a Hindu. Mawiałem, urodziłem się jako w hinduizmie, będę żył w hinduizmie i umrę w hinduizmie. I used to go to the Hindu temples three times a day. Trzy razy dziennie chodziłem do hinduistycznych świątyń. I go in the morning. Szedłem tam rano. I go in the afternoon. Po południu. I go in the evening. I szedłem wieczorem. So I was very strong in the religion. Więc bardzo mocno byłem osadzony w tej religii. So that word was speaking to me again and again. Ale to słowo mówiło do mnie, ciągle przemawiało do mnie. I came out from the prayer meeting. Wyszedłem z tego spotkania modlitewnego. Even the night, that word was ringing in my ears. Nawet w nocy, wieczorem, to słowo jeszcze brzmiało w moich uszach. I tried to forget that. Próbowałem to zapomnieć. But the word came again and again. Ale to słowo ciągle i na nowo powracało do mnie. I saw somebody is telling that you are a sinner, you are a sinner, you are a sinner. Tak jakby ktoś ciągle ci powtarzał, jesteś grzesznikiem, jesteś grzesznikiem, jesteś grzesznikiem. I thought maybe some kind of mental I have some mental problems. That's why it's happening like that. Myślałem, że może to już jakieś psychiczne problemy się zaczynają dziać. But that word, I could not sleep, I could not read, I could not, whatever I do, that word comes to me, I hear in my ears again and again. Ale z powodu tego słowa nie potrafiłem spać, nie potrafiłem nic innego czytać. To słowo ciągle przychodziło do mnie, ciągle brzmiało mi w uszach. Days passed by.
mijały kolejne dni. I was doing Hindu worship in my home. Ciągle uwielbiałem tak jak umiałem w hinduistyczny sposób. I was going to the Hindu temple very regularly. Chodziłem ciągle regularnie do świątyni. In the 1970, the month of May, is one of the Friday. To był maj 1970 roku, w piątek. Friday is a very important day for Hindu people. Piątek w tej kulturze hinduistycznej jest bardzo ważnym dniem. Just like Sunday for a Christian, Friday is a very important day for Hindu people. Tak jak w chrześcijaństwie niedziela, tak piątek w hinduizmie jest bardzo ważny. I was doing Hindu worship the Friday evening. Więc tego piątkowego wieczoru takie hinduistyczne uwielbianie prowadziłem. In my home there were a lot of Hindu God's pictures hanging on the wall, big idols. Na ścianie mojego domu było mnóstwo obrazków tych hinduistycznych bożków. Every week we have to clean and we have to put some flowers for the Hindu gods. That was my duty. I used to do it every Friday. I moim obowiązkiem było czyszczenie tych obrazków, układanie świeżych kwiatów wokół tych obrazków. To był mój obowiązek, który musiałem wypełniać każdego piątku. While I was doing like that, kiedy to robiłem, there was a question came to myself. There was a question. I was asking myself, is these gods are real or false? I kiedy właśnie to robiłem, zrodziło się we mnie to pytanie i zadawałem sobie to pytanie, czy ci bogowie, czy oni są prawdziwi, czy są fałszywymi bogami? I am worshiping this god for very many 17 years. Od 17 lat uwielbiam tych wszystkich bogów. Is these gods are real or false? Ale czy oni są prawdziwi, czy oni są fałszywi? I don't know where to get the answer. Nie wiedziałem, jak znaleźć odpowiedź na to pytanie. If I go to Christian, they will say Jesus. Jeśli pójdę do chrześcijan, no to oczywiście powiedzą mi, że Jezus. If I go to a Muslim, he will say Allah. Jeśli pójdę do muzułman, to powiedzą mi, że to Allah. If I go to Hindu, they will say so many Hindu gods. Jeśli udam się do Hindusa, no to powie, że ci wszyscy hinduscy bogowie. I was confused. Więc nie byłem pewien, już zamieszanie było w mojej głowie. That evening there were a lot of children that were playing in our homes. Ale w naszym domu było też mnóstwo dzieci, które się bawiły. I called one of the boy. Przywołałem jednego chłopca. And I asked him very casually. I tak zupełnie zwyczajnie zapytałem go. I showed the pictures. Pokazałem mu te obrazki. Just I said, I asked him, is these gods are real or false? I tak zapytałem go, czy ci bogowie są prawdziwi, czy fałszywi? He's a Hindu boy. He's a Hindu. To był hinduski chłopiec. I thought because he's a Hindu, he will say it's a true. Więc ja przypuszczałem, że skoro jest hindusem i tu się wychował, to powie, że ci bogowie są prawdziwi. To my surprise, that boy say, these are all false. Ale ku mojemu zaskoczeniu, ten chłopiec powiedział, że ci wszyscy bogowie są fałszywi. And I asked them, if this is false, which is the true God in this world? Więc zapytałem go, jeśli oni są fałszywymi bogami, to kto na tym świecie jest prawdziwym Bogiem? And he said, a on powiedział, I asked him, do you know which is the true, the living God in this world? Zapytałem go, czy wiesz, czy jest prawdziwy, żyjący Bóg na tym świecie? He said, I know. On powiedział, wiem, tak. And I asked him, can you tell me? I zapytałem, czy możesz mi powiedzieć? And he asked me, I will tell you, but you should not beat me. On powiedział, ja mogę ci powiedzieć, ale ty mnie zbijesz za to. I said, I promised him, I will not beat you. Ale obiecałem mu, nie zbijecie. That boy said, Jesus is the Lord. Ten chłopiec powiedział, Jezus jest Panem. He's only 7 years old. Miał tylko 7 lat. He's not a Christian. Nie był chrześcijaninem. His father is not a, he never studied in a Christian school. Nigdy nie chodził do chrześcijańskiej szkoły. Again I asked him, is somebody said like that to tell? I zapytałem go, czy ktoś ci kazał coś takiego powiedzieć? He said, no. On mówi, nie. I asked him, how will you know that Jesus is the Lord? Ale pytam go, skąd wiesz, że Jezus jest Panem? He said, I know, that's all. On powiedział, po prostu wiem. He left the place. Tak mi odpowiedział i wyszedł. The Bible says, Psalm 8, verse 2, Biblia mówi, 8, verse 3, w Psalmie 8, the Lord makes praise through the lips of infants, Psalm 8, verse 3. Psalm 8, verse 3. W Psalmie 8, w wersecie 3. The Lord makes through the lips of infants. Z ust dzieci i niemowląt ugruntowałeś moc. Psalm 8, verse 3. Psalm 8, verse 3. The Bible says, out of the mouth of the babies suckling, the Lord makes the strength, he makes the praise. 8:2. Z ust dzieci i niemowląt ugruntowałeś moc na przekór nieprzyjaciołom swoim.
The Bible says, do you understand? Biblia tak mówi. The Bible says the Lord speaks through the infants and babies. Biblia mówi, że Pan przemawia przez usta niemowląt i dzieci. That time I didn't understand this word. Wtedy nie rozumiałem tego słowa. Again, the confusion started in my life. Ale ciągle nie byłem pewien, ciągle nie byłem przekonany i było zamieszanie w mojej głowie. I heard the voice of God second time. Po raz drugi usłyszałem głos Boga. But I never committed my life. Ale nie powierzyłem mu swojego życia. I was very indifferent. I was just running away from God, but the God always after me. Pozostawałem obojętny, ciągle uciekałem przed Bogiem, ale Bóg ciągle podążał za mną. The third incident happened in my life finally the Lord made me in a bus accident. Po raz trzeci, kiedy Bóg tak mocno przemówił do mnie, było poprzez wypadek autobusowy. I was doing my university at the time. Byłem w trakcie pierwszego roku studiów na uniwersytecie. Every day I used to go by my university by underground train. I codziennie podróżowałem na uczelnię pociągiem. But that day my ticket has been expired, so I could not travel in the train. Ale tego dnia okazało się, że mój bilet jest nieważny i nie mogłem jechać pociągiem. I have to go in a bus, in a coach. Więc tym razem musiałem pojechać autobusem. The buses in India is not like in Poland. Autobusy w Indiach nie są takie jak autobusy w Polsce. More than 200 people will be in the one bus. More than people will be sitting on the top of the buses many times. Do jednego autobusu wchodzi około 200 osób. Podróżują na dachu, wszędzie gdzie się da. So that afternoon I'm coming just returning from a college that afternoon, 3 o'clock. Więc tego dnia po południu wracam do domu, jest 3 po południu. I got my seat from the terminal where the bus started. Miałem miejsce w autobusie na przystanku, gdzie skąd autobus odjeżdżał. In India the driving is on the right side. In India the driver sits on the right side. W Indiach kierowca siedzi po prawej stronie. And I was sitting next to a driver. Siedziałem zaraz obok kierowcy. The bus is completely packed. Autobus jest całkowicie wypełniony. There is no place to even to stand. Nie ma nawet miejsca, żeby mógł wstać. Everybody is squeezing like this. Wszyscy ściśnięci są dosyć mocno. So the bus started 30 minutes. Autobus ruszył. The bus is running. Now, jedzie już 30 minut. All of a sudden, one old man, he got into that bus. One old man, maybe in his 60s, he got into that bus. No i w pewnym momencie wsiada do autobusu starszy człowiek, około 60 lat miał. He was standing for a long time. I stał już dłuższy czas. And he was shaking like he was, and I asked him, would you like to take my seat? I było widać, że tak niepewnie stoi, więc zapytałem go, czy może chciałby zająć moje miejsce. And he was holding a huge bag on his head. Na głowie miał do tego jeszcze wielką torbę. I think he's a washerman washing the clothes for the people and deliver to the people. Tak przypuszczałem, że był zajmował się praniem, praniem rzeczy taką usługą i dostarczał później te ubrania ludziom. So I asked him, would you like to take my seat? Więc zapytałem go, czy chciałby pan zająć moje miejsce. He said, thank you. On podziękował. So I offered my seat to that old man. Więc proponuję temu panu moje miejsce. The old man is sitting here. On siada. I was standing the last row of the bus. I ja wtedy stanąłem z samego tyłu autobusu. The first time in my life something is telling to pray. Po raz pierwszy w życiu usłyszałem takie przynaglenie, głos mówiący mi, abym się modlił. I don't know how to pray. A ja nie wiem, jak się modlić. I don't know how to start the prayer. Nie wiem w ogóle, jak zacząć. I don't know whom I have to pray. Whether Father, Jesus, I don't know whom I have to pray. Nie wiem, do kogo mam się modlić, do Ojca, do Jezusa, nie mam pojęcia do kogo. I said very simple like this. I pray very simple prayer. Pomodliłem się więc bardzo prosto. Powiedziałem takie proste słowa modlitwy. Jesus. Jezu. I am confused. Nie wiem, mam zamęt. I heard your voice two times, twice. Słyszałem twój głos już 2 razy. But still I could not make a decision in my life. Ale ciągle nie potrafię podjąć decyzji co do mojego życia. Whether I have to follow you or may follow the Hindu religion. Czy mam iść za tobą, czy mam pozostać w mojej religii? I am confused. Nie wiem. Please, if you are the true and the living God in this world, you speak to me once again, let it be the last chance for me.
Jeśli Ty jesteś prawdziwym Bogiem, proszę Cię, przemów do mnie, będzie to, jeszcze raz, będzie to moje, dla mnie ostatnia szansa. Zamknąłem oczy i szczerze tak się modliłem. I was closing my eyes. Miałem zamknięte oczy. Suddenly I heard a great noise, crying, everybody's crying in the bus. Nagle usłyszałem wielki hałas i krzyczących ludzi w autobusie wokoło mnie. The bus was coming from a bridge. Autobus spadał z mostu. It is a brake failure. The bus has a brake failure. Zjeżdżał z wysokiego mostu i zepsuły się hamulce. And it met with another bus. It's a big accident happened. I zderzył się z innym autobusem. Był to dosyć duży, poważny wypadek. Everybody is crying. Everybody is just making noise. Wszyscy krzyczą. Jest wokół mnóstwo hałasu. I looked at old man whom I offered my seat. W pierwszym momencie popatrzyłem na tego starego człowieka, któremu zaoferowałem moje siedzenie. I was shocked. Byłem w szoku. His head was just hit in the mirror and his head has been cut off and the blood is running off. Jego głowa spotkała się z lustrem, które było przed nim i część głowy była odcięta i bardzo mocno krwawił. It is in between in the mirror. Jego głowa właśnie utknęła tam gdzieś w tym lustrze. And they break the mirror and they took him, his head out. They bring him out. I byli już tam ludzie, którzy go wyciągali stamtąd. I was shocked. Byłem bardzo tym zszokowany. I was shivering. Cały się trząsłem. And also sweating. Cały się pociłem. That time I heard a voice of God. I wtedy usłyszałem Boży głos. My son, synu, I love you. Kocham cię. That's why I protected you in this accident. Dlatego ochroniłem cię w czasie tego wypadku. I heard the voice very clear. Usłyszałem ten głos bardzo wyraźnie. The same voice I heard at the prayer meeting. To był ten sam głos, który słyszałem podczas spotkania modlitewnego. It was 3:00 in the afternoon. Była trzecia po południu. It was the high streets of Chennai. The big highways of Chennai. Na Madras. Autostradzie tego miasta Madras. Pastor Morgan Church is now in another place. Pastor Morgan, there's a big church, Assemblies of God. It is there now. Tam jest teraz duży zbór kościołów Bożych. It was 3:00 in the afternoon. Więc jest trzecia po południu. Many were just going and coming, driving very fast. Duży ruch, wiele samochodów szybko się poruszających. I just kneeled down in the main road. I didn't care about anybody. I just kneeled down and I said, Jesus, I want to follow you. I ja już nie patrząc na to, co się dzieje wokół mnie, na osoby, które były wokół mnie, po prostu uklęknąłem i powiedziałem, Jezu, ja chcę iść za Tobą. I never care about anybody. People are coming and going. Nie zwracałem w ogóle uwagi na ludzi wokół mnie, którzy szli w jedną i drugą stronę. After I said that prayer, a great joy filled my heart. Kiedy wypowiedziałem tę modlitwę, radość napełniła moje serce. I never experienced that kind of happiness and joy in my life before. Nigdy wcześniej w całym moim życiu nie doświadczyłem takiej radości i takiego szczęścia. And I started to read the Bible. Zacząłem czytać Biblię. And started to go to a church. Zacząłem chodzić do kościoła. And my parents came to know that I'm reading the Bible. I moi rodzice dowiedzieli się o tym, że czytam Biblię. And they many times they warned me not to read the Bible, not to go to church. I wiele, wiele razy mówili mi o tym, że nie chcą, żebym czytał Biblię, nie chcą, żebym chodził do kościoła. One day my father called me. People are telling that you are going to church. Is it true or not? I pewnego dnia mój ojciec przywołał mnie do siebie i mówi, ludzie mówią, że chodzisz do kościoła. Czy to jest prawda? I said yes. Powiedziałem tak. And he asked me, why you became a Christian? Zapytał mnie wtedy, dlaczego stałeś się chrześcijaninem? Do you love any Christian girl? Zakochałeś się może w jakiejś chrześcijance i temu chciałeś zostać chrześcijaninem? I said no. Ja mówię nie. So why you became a Christian? No więc dlaczego zostałeś chrześcijaninem? I said, I met Jesus 3 times. I odpowiedziałem, 3 razy spotkałem się z Jezusem. He said, no. On mówi, nie. He's American God. To jest amerykański Bóg. Christianity is American religion. Chrześcijaństwo jest amerykańską religią. We don't like that kind of religion. My tutaj nie lubimy i nie tolerujemy takiego tej religii. And he advised me in the beginning not to read the Bible or everything. Więc wielokrotnie mi to powtarzał i w ten sposób mnie prowadził, żebym nie czytał Biblii. And then he abused me and he cursed me. So many things he done.
I na wiele sposobów próbował mnie zniechęcić i przeklinał mnie i no inne złe rzeczy się działy. And he told me one thing. If you want to be a Christian, there is no place for you. Otherwise you can stay in my home. I powiedział mi też tak: jeśli chcesz być chrześcijaninem, w tym domu nie ma miejsca dla ciebie i nie możesz tutaj zostać. I said I will follow Jesus. I ja mu na to odpowiedziałem, że ja pójdę za Jezusem. So he said there is no place for you. Więc on powiedział: w takim razie nie ma tu miejsca dla ciebie. Because I have 8 brothers and sisters after me. Mam jeszcze 8 młodszego rodzeństwa, braci i sióstr. I don't want to spoil my children. I mój ojciec mówił: nie chcę, żebyś ty miał zły wpływ na pozostałe dzieci. And then my mother was crying. Moja matka płakała. And finally said, okay, I will leave you. I don't want to talk to you. I w końcu też mówiła: dobrze, odejdź, nie chcę już mieć z tobą nic do czynienia. My father and mother, they never talked to me for 13 years because I'm a Christian. Przez 13 lat moi rodzice nie odzywali się do mnie dlatego, że zostałem chrześcijaninem. They burned my Bibles, they burned my 4 Bibles. Spalili 4 moje Biblie. Anyhow, I know one thing, no pain, no gain. Ale wiem jedno, że bez pracy nie ma kołaczy. But the Lord is so faithful in my life. Ale Bóg był zawsze wierny. In 1973, w roku 73, again the Lord has called me for the ministry. Odebrałem powołanie od Pana do służby. I was working in the government. Pracowałem dla rządu. The time the Lord spoke to me, called me for the ministry. W tym czasie, kiedy Bóg powołał mnie do służby. He spoke to me in the book of Ezekiel, chapter 38, verse 7. Przemówił do mnie przez księgę Ezechiela, rozdział 38, werset 7. Ezekiel, chapter 38, verse 7. W księdze Ezechiela 38, 7. That verse says, you prepare and prepare your people. Ten werset mówi: przygotowuj się i uzbrój z całym swym zastępem. Prepare. Przygotowuj się. And prepare your people. I przygotowuj swój lud. And be a God to them. Be a guide to them, be a leader to them. Bądź dla nich przewodnikiem, bądź dla nich liderem. And I was arguing with the Lord. Kłóciłem się z Panem. Because I was the only man earning that time. My father gets less than 2, 3 or 5 reals every day. Five slotish every day. Kłóciłem się z Bogiem, ponieważ wtedy byłem jedynym, który był tak naprawdę zaopatrzeniem, który przynosił jakieś zaopatrzenie dla mojej rodziny. Ojciec otrzymywał tylko parę groszy. To była równowartość 5 złotych dziennie. The whole family depending on me. Więc cała rodzina polegała na mnie i na moim zarobku. I have 8 brothers and sisters. Miałem 8 rodzeństwa. My house is only 10 by 10. Mój 10 by 10 feet. Mój dom miał 10 stóp na 10 stóp. To jest, zdaje się, po 3 metry. 3 metry na 3 metry. And then there is no electricity, nothing, no toilets, nothing is there. Nie było tam toalety, żadnej ubikacji. Even we never slept in the bed, we slept only in the floor. We don't have mattresses in our home. Nie mieliśmy tam łóżek, ani materacy żadnych, spaliśmy na podłodze. The Lord said, ask me for the ministry, you come for my ministry. I w tym momencie, w tej sytuacji słyszę głos Boga, który mówi do mnie, żebym zaangażował się i poświęcił się służbie. I argue with the Lord. Kłóciłem się z Panem. Lord, if I just leave the job, who will take care of my family? Mówiłem: Panie, jeśli ja zostawię teraz pracę, to kto zaopiekuje się moją rodziną? I heard a voice very clear. Ale bardzo wyraźnie usłyszałem głos. Follow me. Pójdź za mną. I will make a way. Ja przygotuję ci drogę. I heard a voice very clear. Follow me. Usłyszałem ten głos bardzo wyraźnie. Pójdź za mną, a ja się o wszystko zatroszczę. I resigned my job in 1973. W 1973 roku porzuciłem więc pracę. And started a small ministry. I rozpocząłem małą służbę. With 3 people. Miałem razem z 3 innymi osobami. Today, by the grace of God, dzisiaj przez Bożą łaskę, we planted more than 60 churches in India, in South India. Założyliśmy już ponad 60 zborów w południowych Indiach. The Lord is very faithful. Bóg jest bardzo wierny. Again, 1985, the Lord has spoke to me about the orphan children in Madras. W roku 85 Bóg przemówił do mnie. Orphan children. Bóg przemówił do mnie, mówił mi o sierotach w Madrasie. There are 1 million children. They are living in the street of in Madras. Na ulicach Madrasu żyje 1 milion sierot. They live in the street, they sleep in the street, they everything in the streets.
one żyją na ulicy, mieszkają na ulicy, tam przebywają, tam się żywią. Again the Lord spoke to me. Więc po raz kolejny Pan do mnie przemówił. In the book of Lamentation, chapter 4, verse 4. Przez Księgę Trenów 4:4. And the Lamentation 2:19. I Treny 2:19. Cry out and pour out your heart for the children. 2:19, Lamentation. Wstań, narzekaj w nocy, na początku straży nocnych, wylewaj jak wodę swoje serce przed obliczem Pana. Podnieś ku niemu swoje dłonie, a dusze twoich dziatek, które mdleją z głodu na rogach każdej ulicy. Again the Lord spoke to me in the same chapter, verse 4, chapter 4, verse 4. I Bóg także przemówił do mnie przez Księgę Trenów 4:4. Tutaj dzieci wołają o chleb. Język niemowlęcia przylgnął z pragnienia do podniebienia. Dzieci prosiły o chleb, lecz nikt im go nie dał. I asked the Lord, Lord, what can I do for them? Pytałem Pana, Panie, co mogę dla nich zrobić? Take care of the orphan children. Zaopiekuj się tymi dziećmi. I said to the Lord, Lord, I myself is an orphan. I have no proper house to live. How can I take care of these orphan children? Ale ja mówiłem, Panie, ja sam jestem jak sierota, ja sam nie mam gdzie mieszkać, nie mam żadnego nawet domu swojego. Jak mogę się zająć jeszcze dziećmi, które tego potrzebują? Again I heard the same voice. Ale znowu usłyszałem ten sam głos. I will make a way. Ja się o to zatroszczę. I started a small orphanage with 1985. W roku 85 założyłem mały sierociniec. A small village. W małej wiosce. Where Pastor Alfred visited that village is called Trivalur. In a small village. To jest mała wioska. Today, dzisiaj, we have trained 2,000 orphan children through our children home. Dzisiaj przez ten sierociniec przeszło już 2,000 dzieci. We have trained and we have sent 2,000 orphan children through our children home. From 1985 to 2014, 2,000 orphan children we have sent. Od roku 85 do dzisiaj 2,000 dzieci już przeszło, zostało wyszkolonych, przeszły przez edukację i zostało wysłanych do służby. So God is blessing our ministry. Bóg błogosławi naszą służbę. God is moving in a greater way in India. Bóg w niesamowity sposób działa w Indiach. So 95% in my church people are from a Hindu background. 95% all from Hindu background. Present. 95% osób w moim kościele wywodzi się z religii hinduistycznej. Short exhortation from the word of God. Chciałbym teraz podzielić się krótko słowem Bożym. If a Bible, please turn with me the book of Philippians chapter 2 verse 13. Otwórzcie proszę list do Filipian, drugi chapter rozdział. Chapter 2 verse 13. Werset 12. Z bojaźnią i zadrżeniem zbawienie swoje sprawujcie. The Bible, the second part of chapter 2 verse 13, the Bible says. W drugiej części tego wersetu w listu do Filipian 2:12. Paul exhort the church of Philippians. Paweł zwraca się do kościoła w Filipii. He advises the people. Zwraca się do ludzi. Go on with the fullness. Aby przeżywali pełnię. The Bible says, work out for your own salvation. Biblia tutaj mówi, aby sprawowali swoje zbawienie. See, I want to underline the word, work out for your salvation. Chcę podkreślić właśnie to słowo, zbawienie swoje sprawujcie. What is mean by working for my salvation? Ale co to znaczy, sprawować swoje zbawienie? See, salvation is free. Zbawienie jest za darmo. Nobody has paid anything for salvation. Nikt z nas nic nie zapłacił za zbawienie. I was a Hindu. Byłem hindusem, hinduistą. And I became a Christian. Stałem się chrześcijaninem. I never paid anything. I nigdy nic za to nie zapłaciłem. I never done anything to get the salvation. Nigdy nie zrobiłem nic, za co mógłbym otrzymać to zbawienie. Salvation is free. Zbawienie jest za darmo. But it is not cheap. Ale ono nie jest tanie. I want to repeat that word. Salvation is free. Chcę to powtórzyć. Zbawienie jest za darmo. But it's not cheap. Ale nie jest tanie. Listen me very carefully. Posłuchajcie mnie uważnie. To get the salvation, you need not to work. Aby uzyskać zbawienie, nie musisz pracować na to. To receive the salvation, you need not to work. Aby otrzymać zbawienie, nie musisz zapracować sobie na to. We are saved by grace, not by efforts. We are saved by grace, not by our own efforts. Jesteśmy zbawieni przez łaskę, nie przez nasze własne wysiłki. That's a saying in English, we are saved by grace, not by race.
Jesteśmy, jest takie w języku angielskim takie powiedzenie, że jesteśmy zbawieni przez łaskę, a nie przez ze względu na rasę. The Lord saved us not because we are very good people. No. Bóg nie zbawił nas dlatego, że jesteśmy dobrymi ludźmi. We were sinners, but the Lord loved us and he saved our life. Byliśmy grzesznikami, ale to Pan nas przyjął, zbawił nas. People are working in this in the church right now. Ludzie w tej chwili w kościele. Everybody has a different background. Każdy z was ma jako, pochodzi z innego środowiska, z innej przeszłości. Some might have been alcoholic before. Może niektórzy z was byli kiedyś alkoholikami. You had a very bad life. Prowadziliście bardzo złe życie. But the Lord has saved you. The Lord has saved you. Ale Pan was zbawił. As I said before, to receive the salvation, we need not to work. Jak mówiłem, żeby otrzymać zbawienie, nie musimy pracować na to. But it is not the end, it's only a beginning. Ale to jeszcze nie koniec, to jest dopiero początek. Many people are thinking like this. Wiele osób tak myśli. Oh, I am saved. Jestem zbawiony. I can go to heaven. Więc idę do nieba. That's all I finish. I to koniec, to no, wszystko. No. Wcale nie. Salvation is only a beginning. You have to go every many steps in the salvation. Bo zbawienie, otrzymanie zbawienia to dopiero początek. Dalej trzeba wykonać jeszcze wiele kroków. I asked many people, what is mean by salvation? Pytałem wielu ludzi, co rozumieją pod słowem zbawienie. Coming to a church is not a salvation. Chodzenie do kościoła to nie jest zbawienie. Reading the Bible is not a salvation. Czytanie Biblii to nie zbawienie. Giving some money to the church is not a salvation. Dawanie pieniędzy na kolektę to nie zbawienie. Salvation is an experience with the person. Bo zbawienie to jest doświadczenie, które mamy z osobą. Christianity is not a religion, it is a relationship. Chrześcijaństwo nie jest religią, ale jest relacją. Many people think it's a religion. No, it is not a religion. Wiele osób uważa, że chrześcijaństwo to religia, ale nie, to nie jest religia. It is a relationship. To relacja. Just like a son and the father. Tak jak relacja między ojcem a synem. Just like a husband and the wife. Jak między mężem a żoną. So, what is mean by salvation means is it is an experience with the Lord. Więc jeśli mówimy o zbawieniu, to mówimy o relacji, o doświadczeniu z Bogiem. I want to say one thing very clearly, please. Jedno chciałbym bardzo wyraźnie podkreślić. No man is Christian by birth. Nikt nie jest chrześcijaninem z urodzenia. Nobody can be a Christian by birth. Nikt nie może stać się chrześcijaninem z urodzenia. Whether you're born in India, whether you're born in Poland, nobody can be a Christian by birth. Czy ktoś urodził się w Indiach, czy w Polsce, nikt nie może stać się chrześcijaninem przez urodzenie. Unless and until if you don't have a relationship with the Lord, you cannot say yourself as a Christian. Dopóki nie doświadczysz osobistej relacji z Panem, nie możesz nazwać się chrześcijaninem. What does mean by salvation? Co więc rozumiemy przez zbawienie? Po pierwsze, salvation means change of mind. Po pierwsze, zbawienie znaczy przemianę umysłu. Change of thinking. Zmiana sposobu myślenia. Change of character. Zmiana charakteru. Change of attitude. Zmiana postawy. Change of my life. Zmiana życia. In other words, the self will became God's will, changing my will. Innymi słowy, zmiana woli. Everybody wants to do their own will. Everybody, as a man, everybody wants to do their own will. Każdy jako człowiek, każdy człowiek chce wypełnić swoją własną wolę. Everybody has a ego. They want to do what they like. That is a life. Każdy człowiek ma swoje ego i każdy chce w życiu robić to, co chce. Salvation means. A zbawienie oznacza. Not I, but Christ lives in me. Zbawienie oznacza, że już nie ja żyję, ale że Chrystus żyje we mnie. In other words, my self will became God's will. Innymi słowy, ja będę wypełniać Bożą wolę. I want to give an example in the life of Saul, Acts chapter 9. Chciałbym dać przykład przez apostoła Pawła z Dziejów Apostolskich, 9 rozdziału. When he was a Saul, when he was Saul, he was killing many Christian, many people. Kiedy Paweł był Saulem, zabijał wielu chrześcijan. He was doing his own will. Wykonywał swoją własną wolę. Destroying churches. Niszczył kościoły. He was killing many Christian people. Zabijał chrześcijan. He was doing his own will. Wypełniał swoją własną when wolę. When the Lord met him on the way to Damascus, ale kiedy Pan spotkał się z nim w drodze do Damaszku, he was asking the Lord. On pytał Pana. Lord, what can I do for you? Panie, co mogę dla Ciebie zrobić?
What can I do for you? Co ja mogę dla ciebie zrobić? So far, he was doing his own will. Do tej pory on wykonywał cały czas swoją własną now wolę. He must do God's will. A teraz chce wypełniać Bożą wolę. What is your will in my life? Czyją wolę ja chcę wypełniać w moim życiu? What do you want me to do? Co ty, Panie, chcesz, żebym ja robił? You understand the difference between the old life and the new life? Rozumiecie tą różnicę między starym życiem a nowym życiem? Acts 9 start like this. Acts chapter 9 start like this. 9 rozdział Dziejów Apostolskich zaczyna się tak. He was killing and he was stealing and he was destroying the church. Że zabijał, niszczył kościoły. But we met Jesus. Ale spotyka Jezusa. Immediately he's asking. I od razu pyta, what is your will in my life? Jaka jest twoja wola w moim życiu? That is salvation. To jest zbawienie. Many people they say they are saved. Wielu ludzi mówi, że są zbawieni. Still they are doing their own thing. They are walking on their own will. Everything on own. Ale ciągle chcą chodzić po swojemu, chcą wypełniać swoją wolę, chcą sami żyć po swojemu. In another word, salvation is a right about turn. Innymi słowy, zbawienie to jest odwrócenie się, zmiana kompletnie kierunku. I am facing north. So example, I am facing north. Gdybym szedł na północ. Salvation means my life has to be completely changed and I have to face towards the south. Zbawienie oznacza, że kierunek musi się całkowicie zmienić i teraz będę szedł na południe. As I said earlier, salvation is only a beginning. Jak powiedziałem już wcześniej, zbawienie to dopiero początek. Every day we have to grow in our spiritual life. Każdego dnia musimy wzrastać w naszym duchowym życiu. I want to ask you one thing, my dear brother, my dear sister. Drogi bracie i droga siostro, chcę zapytać cię jedną rzecz. How long you have become a Christian? Jak długo jesteś chrześcijaninem? How long you are coming to church? Jak długo chodzisz do kościoła? Do you see any progress in your life? Czy widzisz jakiś postęp w twoim życiu? Many people they are just like still the same as the day they same from the beginning today. They are saying no progress, no growth in their life. Wielu ludzi od dnia, w którym zostali zbawieni, aż do dziś są cały czas tacy sami. Nie widać żadnego postępu, nie widać żadnego rozwoju w ich życiu. I want to give very shortly four levels of the Christian life. I krótko chciałem przedstawić wam takie cztery etapy, cztery poziomy chrześcijańskiego życia. I want to demonstrate. I want to give a demonstration. Okay? Chciałbym je wam zademonstrować. Can we go down? Zejdziemy. The Bible says when you become a Christian. Biblia mówi, że kiedy stajesz się chrześcijaninem. John 1 chapter John 1 verse 2. W Ewangelii Jana 1:12. John 1:12. As those who are accepted Christ, you became a child of God. Że ci, którzy przyjmują Chrystusa, zostają przemienieni przez Boga, stają się Bożymi dziećmi. When you accept Jesus. Kiedy przyjmujesz Jezusa, when you come to the Lord, przychodzisz do Pana, you became a child of God. Stajesz się Bożym dzieckiem. The Bible says you became a child of God. Biblia to właśnie mówi, że stajesz się Bożym dzieckiem. When you accept Jesus. Kiedy przyjmujesz Jezusa. When you come to Jesus. Kiedy przychodzisz do Jezusa, you became the child of God. Stałeś się Bożym dzieckiem. What does mean by child of God? A co rozumiemy pod tym pojęciem Boże dziecko? What does mean by child? Co to znaczy? That means a child always depending his mother and father. Dziecko zawsze polega na swoim ojcu i na swojej matce. He cannot eat himself. Samo nie może jeść. He cannot dress himself. Samo nie potrafi się ubrać. He cannot take bath himself. He cannot take shower. Samo nie potrafi się wykąpać. Always is depending someone, father or mother. Zawsze polega na kimś. Zawsze jest od kogoś zależny, od ojca czy od matki. He cannot walk. Somebody has to take care of them. Nie potrafi nawet samo chodzić. Ktoś musi się nim zająć. So people coming for a long time to the church. Więc ludzie, którzy już długi czas przychodzą do kościoła. They say, I am Christian for 20 years. Mówią, jestem chrześcijaninem od 20 lat. 10 years. 10 lat. 15 years. Od 15 lat. Still they could not give any testimony to anybody. Ale ciągle te osoby nie potrafiły nikomu złożyć świadectwa. They could not witness to anybody. Nie potrafiły nikomu świadczyć. They cannot pray. Nie potrafiły się modlić. They cannot sing. Nie umiały śpiewać. They cannot do anything on their own. Same nic nie potrafiły zrobić. They always depending the pastor.
zawsze polegają na pastorze. Even a small problem, oh pastor, please pray for me. Każdym małym problemem już biegną, o pastorze, módl się o mnie. They're depending always the brothers and sisters, so you pray for me, you pray for me, you pray for me. Zawsze polegają na braciach i siostrach, o módl się o mnie, módl się o mnie. Still they cannot able to walk on their own. Sami ciągle nie potrafią chodzić. They're childish, even a small problem they cannot able to manage. Są dziecinni, bo nie potrafią sobie poradzić nawet z małym problemem. Something happened in their life. Cośkolwiek się wydarzy w ich życiu. There is no God. Nie ma Boga. I don't want to come to church. Nie chcę już chodzić do zboru. God is not doing this thing for me. Bo Bóg nie działa w moim życiu. Why God has taken my husband? Why has taken my children? Why he has doing like this? Always making question. Dlaczego Bóg zabrał mi męża? Dlaczego Bóg zrobił to? Dlaczego tamto? Zawsze zadają tylko pytania. They always making complaints about God. I zawsze narzekają na Boga. Complain about the pastor. Narzekają na pastora. Complain about the people. Narzekają na ludzi w zborze. It's a childish life. To dziecinne życie. Not mature. Niedojrzałe. The Bible says. Bo Biblia mówi. It's good to be a child of God. Dobrze jest być Bożym dzieckiem. The next level is Hebrews chapter 5 verse 13. Hebrews chapter 5 Ale verse 13. Następny etap jest opisany w liście do Hebrajczyków 5:13. The Bible says the man of God. Biblia mówi, że the second level is a man of God. Że drugi poziom to mąż Boży, człowiek Hebrews Boży. Chapter 5 verse 13, the last one. Każdy bowiem, który się karmi mlekiem, nie pojmuje jeszcze nauki o sprawiedliwości, bo jest niemowlęciem. The Bible says. Biblia mówi. Exercise your discernment. Be a man of God. Be a man of God. Separate. Biblia mówi o tym, abyśmy byli. Be a man of God. Mężami Bożymi. Be a man of God. Don't be a child, be a man of God. Następny werset, 14. Pokarm zaś stały jest dla dorosłych, którzy przez długie używanie mają władze poznawcze, wyćwiczone do rozróżniania dobrego i złego. The Bible says like this. Be strong. Be strong. Strong. Biblia mówi, bądź mocny. Be strong. And say, use your senses to exercise discernment. Which is good and evil. I Biblia mówi, abyśmy byli mocni i używali naszych zmysłów i rozumu, aby rozróżnić, co jest dobre, a co złe. It says not to be a baby, not to be a baby. Mówi o tym, abyśmy nie byli niemowlętami. Be a man. Byśmy byli mężni, męscy. Don't be a child. Byśmy nie byli dziećmi. Be a strong man. Byśmy byli silnymi mężami. Your senses. Abyśmy mieli wyćwiczone, wyostrzone zmysły i dzięki nim mogli rozpoznawać, co dobre, a co złe. The second level is a man of God. Drugi poziom, think drugi like stopień, a man. Think to, like man. To myślenie w męski, dojrzały sposób. Walk like man. Chodzenie, dojrzały sposób. Like matured man, the Bible says, be a strong man. Mówienie w sposób taki, jak mówi Biblia, by być mocnym, mężnym i dojrzałym. See, many times in our life, wiele razy w naszym życiu. Many things happening in our life. Wiele rzeczy wydarza się. Good days, bad days. Mamy dobre dni, mamy złe dni. Health days and sick days. Dni zdrowia, dni choroby. Happy time and sorrow time. Czas radości i czas smutku. When everything goes on, we say praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Ale cokolwiek się wydarza, mamy mówić chwała Panu, chwała Panu, chwała Panu. When something bad happens in our life. Kiedy coś złego się wydarza, znowu stajemy się jak dzieci i zaczynamy płakać. You know one thing? Ale jedno. The child knows crying and laughing. The child doesn't know why he's crying, why he's laughing. That is a childish nature. Ale wiecie, że dziecko w dziecięcej naturze jest to, że dziecko samo nie do końca wie, dlaczego płacze, dlaczego się śmieje. Sometimes the child used to cry. They will cry like very loud noise. Nobody knows why he's crying. Czasami dziecko zaczyna płakać i histeryzować wręcz i nikt nie wie dlaczego. People are Christian. Many people they used to cry for nothing. I tak samo chrześcijanie potrafią płakać z nie wiadomo jakiego powodu. My brother, don't be a child. Mój bracie, nie bądź dzieckiem. Be a man of God. Bądź mężem Bożym. Be a woman of God. Bądź kobietą Bożą. Exercise. Bible says, use your senses. Biblia mówi, używaj twoich wyćwiczonych zmysłów. A child cannot use his senses. Dziecko nie potrafi używać rozumu. We have five senses. We have five senses. Mamy pięć zmysłów. The child cannot, doesn't know how to operate. A dziecko nie wie nawet, jak ich używać jeszcze. But as a man.
ale jako dojrzały człowiek wiesz, jak ich używać. The Bible says, Biblia mówi, be strong. Bądź mocny. Be strong. Bądź mocny. Strong in the Lord. Bądź mocny w Panu. Read the word of God. Czytaj Boże Słowo. Spend the time with God. Spędzaj czas z Bogiem. Have a fellowship with the godly people. Miej społeczność z Bożymi ludźmi. Number three. I po trzecie. The third level is a friend poziom of God. To przyjaciel Boga. The book of James, chapter 2, verse 23. List Jakuba. James, chapter 2, verse 23. I wypełniło się pismo, które mówi: uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało ku usprawiedliwieniu i został nazwany przyjacielem Boga. The Lord called Abraham as a friend. Bóg nazwał Abrahama przyjacielem. See how the Lord called Abraham, how the fellowship with Abraham and God. Widzicie, Bóg nazwał Abrahama swoim przyjacielem, więc była społeczność, relacja między friend. Bogiem a Abrahamem. Byli przyjaciółmi. When God called Abraham, hello my friend Abraham, how are you? Kiedy Bóg przemawiał do Abrahama, mówi: witaj drogi przyjacielu Abrahamie, jak się masz? And when God called, when Abraham called, how are my friend? A kiedy Bóg zwracał się do Boga, mówił: witaj mój przyjacielu. So the unity between Abraham and God, you see? Widzicie tą jedność pomiędzy Bogiem i Abrahamem? The Bible says God called Abraham as my friend. Biblia mówi, że Bóg nazwał Abrahama swoim przyjacielem. You know what is mean by friend? Wiecie, co znaczy przyjaciel? They talk together, they're talking for a long time. Że rozmawiali i rozmawiali długo ze they're sobą. They're always walking together. Że zawsze chodzili razem. And they share everything. I dzielili ze sobą wszystko. I've seen the people in Europe. Widziałem ludzi w Europie. I've seen boyfriend and girlfriend here. Widziałem tutaj chłopaka z dziewczyną, parę. They're holding their hands like this. Jak mocno trzymali się za ręce. And they're going on talking. I rozmawiali ze sobą. I have three daughters. Mam trzy córki. My third daughter always talking over the phone. Moja trzecia córka zawsze rozmawia przez telefon. I said, why you are talking so much? Always talking. I pytam jej, no dlaczego ciągle ty rozmawiasz przez telefon? She said, my friend, I'm talking. Rozmawiam z przyjaciółką. But I said, but I used to tell, I am the one who is paying the telephone bill. Ale jej odpowiadałem, ja jestem tym, który płaci za to. Understand? She's going on talking. Ona ciągle rozmawiała przez telefon. But who is paying the telephone bill? As a father, I am paying. Ale jako ojciec to mi przypada ten zaszczyt płacenia rachunku. She said, oh, my friend, I am talking. Why you should bother about me? Przecież rozmawiam z przyjaciółką. Czemu mi jeszcze w tym przeszkadzasz? No, you can talk. Who is paying the bill for you? Możesz sobie rozmawiać, ale my musimy zapłacić za to. Your friend means always talking. Posiadanie przyjaciółki oznacza, że zawsze z nią rozmawia. I want to ask you. I chcę was zapytać. How much time that you're spending with the Lord every day? Ile czasu co każdego dnia spędzasz z Panem? When was the last time you spent with the Lord? Kiedy ostatnio rozmawiałeś z Panem? How much time you spent today with the Lord? Ile czasu dzisiaj poświęciłeś na społeczność z Panem? 5 minutes? 5 minut? 10 minutes? 10? What about a friend? A z twoim przyjacielem? How long the friend will talk? I'm asking you. Ile przyjaciele ze sobą rozmawiają? I'm asking you in Poland. The friend all along the friends will talk. Ile w Polsce przyjaciele ze sobą rozmawiają? A lot, probably. Lot. Because they are friend. But Jesus is our friend. Ale Jezus jest naszym przyjacielem. You can talk more. You can talk to him. Możesz z nim rozmawiać więcej. You can walk with him. Możesz razem z nim chodzić. You can share everything. Z nim możesz podzielić się wszystkim. When the time of crisis, nobody will be there. Your friend will be there with you. W czasie kryzysu, kiedy nikogo nie będzie, twój przyjaciel będzie z tobą. Everybody will fly away. Wszyscy uciekną. But a friend always stand together. Ale twój przyjaciel będzie zawsze stał przy tobie. Talk together. Będziecie mogli rozmawiać. Walk together. Iść razem. Stand together. Stać razem. And sharing together. I dzielić się. Not only receive, but also give. Nie tylko brać, ale też dawać. He say, what a friend we have in Jesus. Jakiego przyjaciela mamy w Jezusie? There's a song in English, what a friend we have in Jesus. Jest taka pieśń w angielskim języku, cóż za przyjaciela mamy w Jezusie. Finally. I w końcu. Image of God. Obraz Boży. 1 John chapter 3 verse 2. 1 John Pierwszy chapter 3 Jana, verse 2. 3:2. Umiłowani, teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Lecz wiemy, gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, gdyż ujrzymy Go takim, jakim jest. The Bible says,
Biblia now mówi, we are the sons of God. Biblia mówi, że teraz jesteśmy Bożymi dziećmi. But Bible says one day, ale jednego dnia, when Jesus appears, kiedy objawi się Jezus, we shall be like him. Będziemy podobni do Niego. He says, we shall be like him. Jest tu napisane, będziemy do Niego podobni. Understand? Czy rozumiecie to? Jednego dnia. Now, I am black, you are white. Teraz ja jestem czarny, wy jesteście biali. That's the difference in our color. Jest różnica w kolorze naszej somebody skóry. Short, somebody is tall. Ktoś jest niski, ktoś jest wysoki. But when Jesus comes, ale kiedy Jezus przyjdzie, we will all like him. Wszyscy będziemy tacy jak On. No more Polish. Nie będzie Polaków. No more Indian. Ani Hindusów. No more African. Ani Afrykańczyków. We will all like him. Bo wszyscy będziemy podobni do Niego. That's the image of God. Podobni, będziemy obrazem Boga. Image of, we will be like him. Będziemy tacy jak On. See, every day we have to grow. Widzicie, każdego dnia musimy wzrastać. In the beginning is a child of God. It's good to be a child of God. Na początku każdy staje się Bożym dzieckiem i dobrze jest być Bożym dzieckiem. But it's a better to be a man of God. Ale lepiej być mężem Bożym. It's the best to be a friend of God. Jeszcze lepiej być przyjacielem Boga. It's excellent to be a image of God, like Jesus. Ale wspaniale być podobnym do Jezusa. Like Jesus. Być takimi jak Jezus. See, first all for children, they are like him by face, everything. Dzieci pastora Alfreda są do niego podobne z twarzy i nie tylko. My second daughter is just like me. Moja średnia córka jest dokładnie taka jak ja. She talks like me, she walks like me, she everything like me, even my color. Ma ten sam kolor co ja, ona mówi tak jak ja, chodzi tak jak ja, jest całkiem do mnie podobna. If she goes out, everybody, oh, you are the daughter of Stephen, Pastor Stephen. Everybody will identify my daughter very quick. Każdy, kto spotka moją córkę, od razu rozpozna, że o, ty jesteś córką pastora Stevena. In science, my DNA is in her. Bo moje DNA jest w niej. See, we all child of God. Wszyscy jesteśmy Bożymi dziećmi. God's seed is in us and with us. Bo nasienie Boże jest w nas. When you spend the time more with God. Ale kiedy spędzamy więcej czasu z Bogiem. One day. Jednego dnia. We will all like him. Będziemy tacy jak on. How many of you would like to be a image of God? Ilu z was chciałoby być podobni do jego obrazu? How many of you want to be a man of God? Man of God. Ilu z was chciałoby być mężami Bożymi? I want to be a man of God. Ja chcę być mężem How many Bożym. Of you want to be a woman of God? Ilu z was chce być kobietami Bożymi? How many of you want to be a friend of God? A ilu z was chce być przyjaciółmi Boga? It's not just once in a week. No. Nie tylko raz w tygodniu. A friend will talk once in a week? Czy przyjaciółom wystarczy rozmowa raz w tygodniu? I'm asking you. No. They will talk every day. Nie, będą rozmawiać każdego dnia. They will see every day. Będą się widzieć każdego dnia. They will have a communication every day. Codziennie będą się ze sobą Because komunikować. Because he's my friend. Bo to przecież mój przyjaciel. I can share everything to him. Więc wszystkim mogę się podzielić. No, nothing is hiding. No, I cannot hide anything. Nic nie mogę ukryć. I can trust him. Mogę go dotknąć. See, we cannot tell everything to everybody. Nie wszystko możemy każdemu powiedzieć. Understand? Rozumiecie to? We cannot tell everything to everyone. Nie wszystko możemy każdemu powiedzieć. Sometimes it's good, sometimes it's very bad. Czasami to dobrze, czasami to bardzo źle. But the friend of Jesus, our friend. Ale Jezus jest naszym przyjacielem. You can tell everything. Jemu możemy powiedzieć wszystko. You can tell your family problems. Możesz mu zwierzyć się swoich problemów you rodzinnych. You can tell your personal problems. Swoich problemów osobistych. You can tell your financial problems. Finansowych problemów. You can tell anything that's happening in your life. Wszystko, co dzieje się w twoim życiu, możesz jemu powierzyć. You can share everything to him. Możesz się podzielić wszystkim. He's a trustworthy friend. Bo on jest wiarygodnym Amen. Przyjacielem. Hallelujah. It's a wonderful friend we have in Jesus. Jakiego wspaniałego przyjaciela mamy w Jezusie. One day. Jednego dnia. We will all like him. Będziemy wszyscy jak on. Bible says. Biblia mówi. For that purpose, work for him. Biblia mówi, abyśmy, że do tego celu mamy pracować. Dla If you want celu. To be an image of God. Jeśli chcesz być podobny do obrazu Boga. Work for God. Work for the salvation. Pracuj w tym zbawieniu. What does it mean by working? Co ja rozumiem przez Spend to, your time. Tą pracę? Spend your time. Poświęcaj czas. Spend your energy. Poświęcaj energię. Spend your potential. Rozwijaj swój potencjał. Spend your talents. Używaj twoich talentów. We are all working. Yes, something, somewhere you are working.
każdy z nas pracuje. She's a teacher. Ja jestem jako nauczyciel. So she has to spend the time with the children. Więc musi spędzać czas then z nauczycielem. She can survive. She can leave. She can leave. Ale w pewnym momencie kończy pracę. They are all working to get the money. Każdy pracuje, aby zarobić. But ale if you don't work for God. Ale jeśli nie pracujesz dla Boga. I want to say three things. Chcę powiedzieć trzy rzeczy. Your time. Czas. Your time. Your talents. Talenty. Your money. Pieniądze. Your potential. Potencjał. Everything. Wszystko. Spend for God. Oddaj to Bogu. One day. Używaj to dla you Boga. You will be like him. A jednego dnia będziesz amen. Jak on. Amen. Amen. Don't be a child. Still don't be a child. Nie bądź dzieckiem. Don't cry for everything. Nie płacz o każdą don't rzecz. Don't ask pray for always to pastor, please pray for me, please pray for me. Nie biegaj z każdą rzecz sprawą do pastora, żeby don't się o ciebie depend, modlił. Don't depend on the people always. Nie zawsze polegaj tylko na ludziach. Always depend on the Lord. Zawsze polegaj na Panu. Be a man. Bądź mężny. Walk like man. Chodź jak mężczyzna. Talk like man. Mów jak mężczyzna. Think like man. Myśl jak dojrzały mężczyzna. Bądź przyjacielem Boga. You will be an image of God. A będziesz podobny do obrazu God Syna. Bless you. Niech Bóg was thank błogosławi. You, pastor. Thank you. Dziękuję, pastorze.